wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem w vlogu według vlogera. Tak, ostatnio w ogóle mam taką ochotę coś na vlogi. Nie wiem, czy powinienem się martwić, czy nie. Tak, sorry, jeżeli tak nie będę patrzeć w kamerę, tylko bardziej na podgląd, bo na monitorze mam podgląd mojej mordy, więc będzie tak to może trochę dziwnie wyglądać, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Tak, o czym dzisiejszy vlog? Tym razem nie będzie to żaden vlog jakiś pokazowy, jakieś kolekcje gier, jakieś inne pierdoły, nie. To będzie po prostu, żeby tutaj usiądę i będę do Was gadać. Bo w sumie ostatnio gadałem sobie z moimi znajomymi, takie pewne sytuacje im opowiadałem, która mi się, no jakiś czas temu przydarzyło, jakiś miesiąc, 2 miesiące temu, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak mi się to przydarzyło. Mega dziwna sytuacja. I w ogóle zapomniałem o niej dopiero wtedy jakoś tak się zeszło na temat bananów. Tak. Bananów. I przypomniałem się pewna taka historia właśnie z bananami. Ona jest taka mega dziwna i postanowiłem, przypomniałem sobie w ogóle o niej, postanowiłem do... Postanowiłem o niej opowiedzieć. Ona jest dziwna i jeżeli ktoś dostanie jakiś szok czy coś, to ja nie ponoszę żadnej odpowiedzialności. Tak dla info, żebyście wiedzieli. No. A więc, co to była za historia? Jakoś tak miesiąc, 2 miesiące temu. Jakoś tak. Wracając ze szkoły, wiadomo, poszedłem sobie gdzieś tam do jakiegoś sklepu, coś tam ominąłem i tak dalej. Pamiętam, że wtedy poszedłem do sklepu, w sumie w sklepie się nic takiego ciekawego nie wydarzyło. Później sobie poszedłem popatrzeć gry i tak dalej, i tak dalej. Później poszedłem sobie na przystanek, bo chciałem jechać do domu, więc chciałem właśnie pojechać autobusem na dworzec i pociągiem do domu. No, tak, bo codziennie muszę jeździć pociągiem. I tak wraca, i tak poszedłem, właśnie dotarłem już do tego przystanku. Usiadłem sobie tam na ławce, bo tam była taka ławka metalowa, bo ogólnie te przystanki w Niemczech wyglądają ładniej niż w Polsce, tak by the way. A coś jeszcze jakieś brzyczenie, ale jakaś mucha, kurde, chce się dostać do mojego domu. Znaczy do pokoju. No ale nieważne. I tak siedząc właśnie sobie na tej ławce, usiadłem, czekałem na busa i tak dalej. Tam byli ludzie, gdzieś tam stali, co nie? No i gdzieś tak, albo to było po lewej, albo po prawej stronie, gdzieś tak w ten deseń, albo to było po prawej stał jakiś gościu. Taki starszy facio, było widać, że starszy, bo już był siwy, taki dziadziuś po prostu, tak? No to dobra, spoko, tak mi się nudziło, to sobie odpaliłem tam muzyczkę i sobie słuchałem, nie? No i kurde, słuchałem sobie tej muzyczki i nagle patrzę, dziadek wyjmuje sobie banana z torby. No dobra, no. Nie to, żeby banan mi się kojarzył źle, jak coś takiego publicznie, no. Nieważne, nieważne, bo wyjdą jakieś dziwne historie. Nie. Dobra, nieważne. On wyjmuje sobie tego banana. Obiera sobie tego banana, no normalnie, tak jak banana. Żeby go zjeść, skonsumować, nie? I wyjmuje sobie tego banana, kurde. Obiera. I to było takie trochę dziwne, no bo raczej jak się tak obiera tego banana, to raczej się trzyma tak i tu jest ta skórka, nie? No, przynajmniej ja tak jem, że tu jest ta skórka i trzymam w skórce, żeby sobie nie upaćkał rąk tym bananem, bo banan jest słodki. No i on wyciągnął tego banana, no pomyślałem, że no może nie lubi ze skórą, znaczy nie lubi może trzymać po prostu tej skóry. Nie wiem. No i on tak, bo po prawej on stał, a po lewej ode mnie był kosz na śmieci. Więc on sobie poszedł do tego kosza na śmieci, żeby walić chyba tą skórkę, nie? A on wywalił tego banana. I ja takie, what the fuck? Pomyślałem, że może gdzieś tam jakiś zepsuty ten banan był, nie? Nie, ale skórki nie wywalił. Poszedł w ogóle tam, gdzie wcześniej stał, czyli na moje prawo. I zaczął wpierdzielać tą skórkę od banana. To było tak chore, że po prostu, szczerze, żadna taka dziwna rzecz mi się w życiu nie przydarzyła. Moje życie nie jest jakieś mega super fascynujące, ale to po prostu sobie myślę, że ja chyba tego. Ja nie wiem, co to miało być, szczerze, naprawdę. Ja nie ogarniam. On zaczął wpierdzielać tą skórkę razem z tym dynksikiem, tym frędzlem takim. I on to zjadł. Całe, do końca. Oprócz tego, znaczy ten dynksik zjadł, a wiecie, jak na dole jest ten banan, na dole to jest takie coś twardawe, nie takie brązowe. To nie, on tego nie zjadł też tyle. Bo wiem, że ludzie jedzą jabłka, że w całości, bez tego frędzelka, bo nawet z tym frędzelkiem, że z ogryzkiem, wszystko.
A tu kurde, on to zjadł wszystko. Nie, no wiem, że ludzie jedzą takie jabłka i tak dalej. To jest razem z pestkami. Dla mnie to jest takie trochę dziwne, chociaż w sumie pestki, jak jem arbuza, też jem pestki. Ale ogryzka, ja ogryzka jak raczej nigdy nie jem. Jak jem jabłko, to raczej wywalam ten ogryzek. Ale że on zjadł tą skórkę, a banana wywalił, a ten banan, z tego co było widać, tak przynajmniej ja widziałem z tej mojej strony, bo nie widziałem całego banana, no przecież nie podszedłem sobie i no pokaż banana. No nie, ale to było takie mega dziwne i raczej ten banan nie był zepsuty i on nagle wywalił go i zaczął jeść skórkę. No dobra, każdy ma swój własny fetysz, no ale publicznie. I wiecie, co jest w tym najlepsze? Że pełno ludzi stało i w ogóle oni spojrzeli tak normalnie. Niektórzy nawet w ogóle nie spojrzeli. To tak jakby to było jakieś normalne, że ktoś je skórkę od banana. Szczerze, to było tak dziwne, tak chore. To było mega dziwne. To była najdziwniejsza rzecz, która mi się przydarzyła. Znaczy, możliwe, że pewnie jeszcze były dziwne rzeczy, bo moje życie w ogóle jest takie trochę dziwne, ale nie pamiętam w sumie, ale no nie wiem. A mi się przypomni, to pewnie nagram kolejnego vloga. Ale to było tak chore. Ja nie wiem, może to jedzenie skórek od banana jest normalne, tylko ze mną po prostu jest coś nie tak i ja myślę, że to jest dziwne. Nie wiem, jak chcecie, a jak nie chcecie, możecie sobie napisać w komentarzu, czy wy też jecie skórkę od banana, czy to jest też takie normalne. Ja nie wiem, ja po prostu ja nie ogarniam tego kompletnie i to było chore dla mnie po prostu. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. To było dziwne. Dobra, i to chyba w sumie. No, prawie 7 minut. No chyba w sumie to chyba byłoby na tyle w tym vlogu, no bo w sumie już nie mam nic takiego ciekawego do opowiadania, a właśnie ja chcę robić takie vlogi, to na przykład coś będzie, będę miał ciekawego do opowiadania. Sorki, jeżeli jest coś za oknem, ale niestety jeżdżą u mnie. Jeżeli będę miał kiedyś po prostu ochotę znowu coś tak wam opowiedzieć, jakąś tam historię czy coś, czy nawet mogę nagrać telefonem i wtedy wam to pokazać, no ale no, nie mogłem nagrać tego gościa z bananem, no. Wcześniej to mi w ogóle taka myśl w ogóle do głowy nie przyszła. No ale dobra. Także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten dziwny vlog. Napiszcie w komentarzu, zasubskrybujcie mnie, jeżeli ktoś jeszcze mnie nie subskrybuje. Tak, naciśnijcie ten czerwony tutaj dingsi, który się tu wyświetli. Znaczy na dole, a na ekranie tak pokazuje. Wiecie o co chodzi. No, więc tak. Więc to zróbcie, zasubskrybujcie, jeżeli ktoś mnie zasubskrybował, dajcie lajka, napiszcie komentarz i zapraszam was do kolejnych vlogów, które możliwe, że się kiedyś jeszcze ukażą, jakieś takie dziwne. No, to cześć! Yeah.